Celestyna Grzywyta, dzień dobry. Jutro utrzyma się w Polsce podział na słoneczne południe i na zachmurzoną północ, ale co ważne, zrobi się nieco cieplej. Także dzisiejsza noc cieplejsza od minionych, ale w centrum i na południu kraju nadal z mrozem, a wszystko dlatego, że tutaj będzie bezchmurne niebo. Na północy, gdzie to zachmurzenie ma być większe, temperatura nie spadnie raczej poniżej zera, ale za to tutaj może padać deszcz lub deszcz ze śniegiem. Jutro przed południem w regionach północnych pochmurno i lokalnie popada słaby deszcz, a na pozostałym obszarze będzie dużo słońca, chociaż na południu rano może miejscami być mglisto. O godzinie 10 na termometrach od 3 do maksymalnie 6 stopni. Wiatr zachodni, chwilami jeszcze dokuczliwy, a na Bałtyku sztorm. Ciśnienie ze spadkiem wyniesie 999 hektopaskali. W drugiej części dnia bez większych zmian, czyli słonecznie na południu, a na północy zachmurzenie większe i może padać. Na termometrach od 6 stopni na Podlasiu do 12 stopni w Małopolsce. W piątek nad Polską będzie przechodził front chłodny z opadami deszczu. Na północy rano możliwe są opady śniegu, a po południu na północy możliwe są burze. Chwilami będzie też trochę słońca. W całym kraju silniejszy wiatr, na termometrach od 7 do 11 stopni. W sobotę o poranku mroźno, a w dzień zachmurzenie umiarkowane i gdzieniegdzie przelotne opady deszczu. Rano na północnym wschodzie deszczu ze śniegiem. W niedzielę zmieni się napływ powietrza na południowy, a to będzie oznaczało szybki wzrost temperatury. I na początku tygodnia miejscami termometry pokażą 20 stopni. Miłego popołudnia, do zobaczenia.